680. urodziny Działdowa to prawdziwa uczta dla ducha i ciała, a trzeci z dni Działdowa był tego najlepszym przykładem. Zaczęliśmy od sportowych zmagań na urodzinowej działdowskiej dyszy, a skończyliśmy na gwiazdach takich jak Lanberry i Andrzej Piaseczny. Myślę, że pytanie, jak się podobają dni Działdowa, powinniśmy skierować do naszych mieszkańców, ale po frekwencji uważam, że chyba to są kolejne, które biją rekordy. Wczorajszy dzień, kiedy mieliśmy Tymka, pokazał, że tak naprawdę rządziła młodzież i chciałem podziękować im, bo naprawdę świetnie się bawiła i pokazywała nam starszym, jak powinniśmy obchodzić urodziny Działdowa. Natomiast dzisiaj za moimi plecami Lanberry, natomiast tłum gęstnieje. Już za chwilę na scenie wystąpi Andrzej Piaseczny i myślę, że kolejny rekord frekwencyjny. No, robimy wszystko, co możemy, żeby kolejne urodziny były jeszcze bardziej huczne niż poprzednie. Młodzieżowa Rada Miasta, cóż mogę powiedzieć, jestem zachwycony i widzę tutaj potężny potencjał do przyszłej Rady Miasta Działdowa. No nie wspomnę o tym, że Agnieszka Jaroszewska, która jest radną miejską, również swoją karierę zaczynała w Młodzieżowej Radzie Miasta. Jest to naprawdę grupa osób, która ma głowy pełne pomysłów, Ubolewam troszeczkę nad tym, ponieważ jesienią odbędą się kolejne wybory do Młodzieżowej Rady Miasta i myślę, że chętnych kandydatów nie będzie nam brakowało. Wszystko co dobre kiedyś się kończy, dotyczy to niestety również Dni Działdowa. Kogo nie było, niech żałuje i zapraszamy za rok.